Oświęcimiu, Majdanku, Treblince dzieci dzieliły los dorosłych. Były poddane takiej samej eksterminacji. Z wielu dziesiątek tysięcy przeżyły tylko nieliczne. Ich dzieciństwo nie zapewniło im żadnej ochrony ani względów. Faszystowska sprawiedliwość nie znała granicy wieku. Minister Spraw Wewnętrznych Rzeszy w okólniku skierowanym do wszystkich jednostek administracji niemieckiej na ziemiach polskich powiadamia, że w grudniu 1942 roku utworzono obóz dla młodocianych Polaków w Łodzi. Dzięki temu młodzieży niemieckiej przestanie zagrażać niebezpieczeństwo demoralizacji. Ze względów praktycznych na razie należy kierować jedynie młodocianych płci męskiej w wieku od 12 do 16 lat. Względy praktyczne rychło uległy zmianie. Ograniczenie to zostaje zniesione, donosi następny okólnik. Od tej chwili należy kierować tam polskich młodocianych i dzieci obu płci w wieku od 8 do 16 lat. Niemcy woleli, żeby obóz pozostał w ukryciu i dlatego umieścili go na rozległym terenie łódzkiego getta w obrębie murów z bramą od ulicy Przemysłowej. I rzeczywiście, przez cały czas okupacji nawet w Łodzi mało kto wiedział o jego istnieniu. Pozostało do dziś kilka budynków dawnego obozu, tych, które Niemcy adoptowali z dawnych domów mieszkalnych. Pomieścili w nich administrację, wartownię, koszary straży. Cały teren był ogrodzony drutami. Na rogach, tak jak w obozach dla dorosłych, postawiono wieże wartownicze. Dla SS wszędzie toczy się walka o tysiącletnią Rzeszę. Tutaj, z dala od frontu, bezpiecznie mogli wyładowywać swoją pogardę dla niższej rasy. Nie potrafimy na nielicznych, zachowanych zdjęciach połączyć ze sobą twarzy i nazwisk zbrodniarzy, którzy uważali się za wychowawców. Tylko z podpisów na dokumentach wiadomo, że komendantem obozu był Ehrlich, kierownikiem Enders. Lekarzem obozowym i równocześnie kierowniczką obozu dziewcząt była Sydomia Bayer. Wykształcenie 4 klasy szkoły handlowej. Ją jedną udało się zidentyfikować i postawić przed sądem. Udowodniono jej wyjątkowy sadyzm i okrucieństwo. Urszula Kaczmarek była jedną z pierwszych ofiar jej wychowawczej praktyki. Z niemiecką pedanterią w formę prawa ubrano bezprawie. Okólnik ministerstwa dokładnie określał, jak ma wyglądać formularz skierowania do obozu i kładł nacisk na szczegółowe uzasadnienie. Dlaczego posyła się do łódzkiego obozu Brunona Paluszewicza? Bo jego ojciec brał udział w 3 powstaniach śląskich, a on sam tłucze lampy uliczne. Podobno dopuścił się już licznych kradzieży, pisze burmistrz Orzegowa. Niestety nie można mu ich udowodnić, bo postępuje bardzo przebiegle. Losem Gertrudy Nowak zainteresował się sam Himmler. Rozstrzelano właśnie jej rodziców wraz z innymi członkami podziemnej organizacji wykrytej przez gestapo w Poznaniu. Sieroty pozostały. Co z nimi zrobić? Na rozkaz Reichsführera należy Gertrudę Nowak razem z innymi polskimi dziećmi terrorystów skierować do obozu. Okupacyjny terror osieraca wciąż nowe dzieci. Musiały kraść, nie mając co jeść. Musiały się tułać, nie mając gdzie spać. Obozowa kartoteka podaje sucho. Wychowanie chrzanowskie jest jak najgorsze. Ojciec znajduje się w obozie koncentracyjnym, a matka nie ma nad nią żadnej władzy i wcale się dzieckiem nie zajmuje.
A oto Wicek Węgrzynek, lat 11. Leczony w klinice psychiatrycznej. Ma skłonności do żebrania, kradzieży, włóczęgostwa. Jest brudny i odrażający. Wykazuje słaby rozwój umysłowy i ma bardzo złe wyniki w nauce szkolnej. Co u niemieckiego dziecka byłoby chorobą, u polskiego staje się winą. Ponieważ ani ojciec, ani matka nie złożyli wniosku o wpisanie na Volkslista, dziecko jest uznane za Polaka, pisze starosta Cieszyna o 8-letnim Janku Poloku. Z jego formularza nie wynika, żeby kradł, kłamał czy bił inne dzieci. Co więc jest jego winą? Rodzice należą do sekty religijnej, badaczy Pisma Świętego i wychowują dzieci wrogo do państwa. Skierowanie do obozu jest nieodzowne. Z taką samą pedanterią jak formularze zestawione zostały inne kryminalne dane niebezpiecznych dla Rzeszy przestępców. Ewidencję obozową ciągle uzupełniano o nowe, coraz młodsze roczniki. Przeciętny stan dzienny wahał się około 1000, od 16-letnich do takich, które zaczęły dopiero chodzić. Zachowały się niestety tylko nieliczne zdjęcia i dokumenty. Nie wiadomo nawet, ile dzieci przeszło przez łódzki obóz. Przypuszcza się, że około 10 tysięcy. Niektóre wywożono do Niemiec i poddawano germanizacji. Wiele kierowano do obozów koncentracyjnych, do Oświęcimia, do Ravensbrück. W cieniu wychowawców z SS dojrzewały szybciej niż ich rówieśnicy. Nie umiały się śmiać ani bawić. Za to umiały stać w szeregu, długo, cierpliwie, w milczeniu. Mówią o obozie ci nieliczni, którzy przeżyli. Materacy, ani nic. Niektóre dziecko tam jeszcze co z początku tośmy dostawali, bo jak z początku przyszliśmy, to był niby materac. Tam były wióra. Niewygodne to było, ale lepsze jak na deskach. A już później to zanikło, bo było dużo dzieci tych materacy. Nie, to były tylko dechy. I jeden koc. Więc w kocu to tak jak się położył rano, jak już rano, co z latem, no to 5 godzina myśmy wstawali, to było, były widoczne te pchły. To tak te świeciły się aż takie brązowe. Miejsce w miejsce nieraz w tym kocu było. Ja wiem, że chyba pchły to już nas wcale nie gryzły. Myśmy tego nie odczuwali. To była jedna pompa. No dziewczynek tam było na pewno, no nie wiem, czy 200, czy ile w tym hałzie i jak, nie wiem, pamiętam ile czasu było przeznaczonego na mycie. Zimą pod tą pompą się też myło, więc właściwie to mycie ręczników nie było na pewno żadnych. Mydła też nie było. Ten brud to po prostu był wrośnięty w ciało. Nie można było rąk domyć, a jak człowiek chciał umyć, drapał piaskiem czy czym, to później popuchły całe i były spękane, tak że po prostu się tworzyły takie strupy na rękach. Ta sztuba, w której żeśmy mieszkali, to musiała być sprzątnięta, musiało być tak czysto, że wchodziła SS-manka, to ponieważ było czysto, bo już te wszystkie dyżurne starały się, bo to oczywiście groziło biciem, to ona śliniła palec i tak dookoła nogi łóżka próbowała. No przecież na pośliniony palec na podłodze zawsze się tam odrobina kurzu dostanie. No oczywiście wystarczało, żeby nas za to bić, albo sprawdzały czystość w ten sposób, że uderzały nas kijem w te suknie obozowe, tak jak żeśmy stały. Te, no cóż, jak te suknie przecież były pełne kurzu, oczywiście za to też bili. Co miesiąc słano do Berlina raporty o stanie zdrowotnym obozu. Ilość chorych, ilość rannych, ilość zgonów, choroby, tyfus plamisty, gruźlica płuc, świerzb, jaglica. Schorzenia skóry i wrzody są wynikiem pożywienia ubogiego w witaminy i częściowo niedostatecznej higieny skóry. Ogólny stan zdrowia wychowanków należy określić jako dobry.
I cały czas nie wolno było stać, tylko cały czas się maszerowało i nie wolno było rozmawiać. Tylko w kolejce się stało, maszerowało, czekało się na śniadanie. Później po śniadaniu od razu do pracy, znowu maszerować w porządku, żołnierskim krokiem, nie wolno się było pomylić tam, żeby krok zmienić czy coś takiego. Potem w pracy, znowu praca, trzeba było wykonać swoją normę, akord zrobić, rozmawiać w pracy też nie było wolno. Oficjalnie. Potem się wracało na obiad, znowu w kolejce to maszerowanie, aż będzie obiad, potem szybko żeśmy zjedli i znowu do pracy i z pracy do tam na lagier, gdzie się mieszkało, no jeszcze nie było ciemno, czy nie była określona godzina, to znowu były marsze i cały czas się maszerowało i maszerowało. Zasadą wychowawczą obozu było ani chwili wolnej. Choćby maszerować, choćby sprzątać śnieg. Nawet 8-letnie ręce mogą przynosić rzeszy jakiś pożytek. Mali więźniowie wyplatali łapcie ze słomy, szyli koszule, sprawiali pasy dla żołnierzy. I najcięższa praca, prostowali igły tkackie. Tłukli, prawda, w te kowadełka, prostowali te igły, a nad nimi chodził majster, Nerger się nazywał, i pilnował, prawda, żeby wszyscy robili. Poza tym brał wyprostowane igły, już wyprostowane, odłożone do pudełka, zakładał, kładł je w palce i patrzył pod światło. Jeżeli między igłami była szpara, wówczas się obrywało niesamowite, prawda, cięgi od takiego majstra. Jak już kroki słyszałem, że koło mnie się zbliżają i z lewej strony zawsze były prostowane igły, bo z prawej się brało, na lewą się przekładało. To już słyszałem, to już po prostu człowiek już czekał tego momentu, kiedy zostanie uderzony. To ciągle oczekiwanie na bicie, że można dostać za albo za zmianę kroku w marszu, albo za niedopięty guzik, albo nigdy nie wiadomo za co. No i poza tym ciągły głód i zimą ciągle zimno. I to trudno oddać to, że człowiek ciągle był głodny codziennie i nie miał na co liczyć. Że raz się naje dosyta. Jadłam liście z buraków, z marchwi, lebiodę, jak plewiłam w ogrodzie, to lebiodę to jeszcze dziś mam ten smak, no ale on nie jest taki, nawet szpinak nie jest dziś taki, surowe to wszystko, to myśmy to zjadali. Głód, głód i głód to stały motyw obozowych listów. Kochana ciociu, babciu i kuzynko, możecie mi przysłać wszystkiego tyle, ile możecie, a najwięcej chleba, bo tutaj wszystko otrzymujemy. Kochani rodzice, proszę was, żebyście mi przysłali paczkę. Chleb, cebulę, marmolady, sacharyny, grysiku i owsianki, margaryny i cukru, kiełbasy, sucharów, ciasta paczkę i miodu. Kochana mamuś, pisze chłopiec uwięziony przedtem przez krakowskie gestapo. Proszę cię, przysyłaj jak najwięcej chleba i także jak najczęściej. Proszę cię, mamuś, przysyłaj ile możesz chleba przydziałowego. Jeżeli nawet listy dochodziły do rodzin i gdy nawet małym więźniom wysyłano paczki, rzadko trafiały do adresatów. Czego nie rozkradziono po drodze, przywłaszczali sobie obozowi wychowawcy. Czy wreszcie zabrały inne dzieci, zdemoralizowane i zdziczałe z głodu. O tyle właśnie ten obóz był gorszy od wszystkich innych obozów dla dorosłych, bo nawet jak ja przyjechałam do Ravensbrücku, to poczułam się zupełnie inaczej. Jednak, prawda, dorosłe kobiety starały się, pomagały sobie wzajemnie. Istniała jakaś szansa, istniała jakaś nadzieja, że zawsze ktoś pomoże, że zawsze sobie można będzie jakoś pomóc. Natomiast właśnie w tym obozie było dlatego tak ciężko, że dzieci były zupełnie pozostawione same sobie. Przede wszystkim, o cóż oni, czego oni pilnowali? Żeby dzieci nie były solidarne. Te dzieci zupełnie robiono z nich zwierzęta. Więc na przykład, że jak nas skarży, że jej tam ktoś pomógł, to ona dostanie kawałek chleba, a ten drugi dostanie lanie. Także myśmy były ciągle zastraszone, że jedna drugi bała się pomóc w jakikolwiek sposób, żeby to się nie wydało. I człowiek właściwie z tej pomocy musiał zrezygnować w strachu o własną skórę. I taki cały czas, całe lata, całe miesiące tego napięcia, że nie wiadomo, co się z nim stanie, no to było
trudne do przeżycia. Te żabki odbywały się godzinami. Po prostu jak się już przykucło raz z podniesionymi rękoma w górę, tak trzeba było, prawda, 100 czy 50 metrów, prawda, skakać i potem był, prawda, w tył zwrot i trzeba było skakać z powrotem. Prócz tego, prócz żabek, były jeszcze padni powstań, prawda, co już doprowadzało, prawda, do moralnego wycieńczenia, że co słabsi, prawda, to padali. Właśnie to było tego dnia, gdzie taki apel karny odbywał się do godziny chyba gdzieś 1 albo 12 w nocy. Część chłopców, prawdopodobnie starszych chłopców, skakała wtedy te żabki do białego rana. Kazał mi się położyć na krzesło, zawołał drugiego, żeby mnie trzymał i dostałem 25. Za co? To do dzisiejszego dnia nie wiem. A 15 dostał ten, co mnie trzymał, za to, że mnie źle trzymał. No po prostu tak dostałem, że 3 tygodnie nie mogłem usiąść. A w ogóle pachwiny miałem tak sine, bo to był taki bicz długi z takim, po prostu na końcu jakiś był jakaś gałka, rzemień, coś takiego. Zdjął pas swój wojskowy, taki z tą klamrą, z tą zakończony, prawda, tą ostrą taką klamrą. Bił go tak strasznie tą klamrą, kopali go. Jeden do drugiego po prostu odkopywał tego chłopca. Ten chłopiec też miał chyba z 10 lat, ten Grenda, albo może i 9. No mały był taki, pamiętam go. I tak go strasznie pokaleczył. Ja go na drugi dzień czy na trzeci widziałam tego chłopca. Miał spuchnięte oko, miał całą twarz pokaleczoną, głowę. Plecy miał zupełnie sine. Znaczy już później, bo nie mogli, mi to jakoś wstrzymali te baty, bo miałam, no krew mi się żywcem, pryskała mi krew z pośladków, co nie dało się już bić, że jak na przykład bili mnie, to oni sami byli zakrwawieni. Na plecach miał taki duży czerwony krzyż, czerwoną farbą wymalowany, tutaj tak dookoła rękawa, dookoła nogawek i z przodu też taki wielki krzyż, żeby był znaczny, żeby go wszyscy widzieli, że to jest ten napiętnowany, ten, któremu przyszło do głowy, żeby uciec stąd. I on jakoś, ten chłopiec, stale próbował ucieczki. I kiedyś go złapali, oczywiście na terenie obozu, dlatego że ucieczka z tego obozu była niesłychanie trudna. Trzymali go w karcerze i on miał wyrok, bardzo dużo batów, już nie pamiętam. I jego przez kilka dni codziennie prowadzili na ten apel, no więc to widok to był okropny. Chłopiec wątły, drobny, ja wiem ile on miał lat, 8 czy 10, maksimum miał 10 lat, boso. Kajdany na rękach, kajdany na nogach. Prowadzili go wzdłuż całego szeregu. Dzieci, które miały nieszczęście urodzić się Polakami, patrzyły w obiektyw policyjnego fotografa zastraszone, przerażone, a potem już tylko otępiałe i głodne. Przeszły w obozie lekcję faszyzmu, jakże inną niż ich dzisiejsi rówieśnicy, którzy uczą się historii.